W zajęciach szkółki mogą uczestniczyć dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej pod opieką rodzica. Oczywiście ruszyła szkółka, tak jak żeśmy w okresie zimowym, szkółka działała, jeżeli chodzi o naukę jazdy na łyżwach, tak w tej chwili od 1 września ruszyła szkółka jazdy na wrotkach i oczywiście ci dalej, którzy będą chcieli, będą się uczyć na łyżwach. Chcemy zachęcić przede wszystkim dzieci w wieku od 8 lat do 15-16 lat, prawda? Zachęcamy dzieci, przede wszystkim z czwartej klas, prawda, żeby w przyszłości reprezentowali i na zawodach wrotkarskich i łyżwiarskich. Młodzi adepci łyżwiarstwa ćwiczą w grupie i dniu wskazanym przez instruktora. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 14, w czwartki od 16 i w soboty od 10.30 na torze RCS-u w Lubinie. Myślę, że dla dzieci nauka jazdy na wrotkach, a później zimą na łyżwach jest przede wszystkim zabawą, radością. Daje dużą sprawność fizyczną i możliwość rozwinięcia własnych umiejętności. Myślę też odwagi troszeczkę, bo to są sporty, gdzie trzeba charakteryzować się odwagą. Zajęcia finansowane są w ramach programu upowszechniania łyżwiarstwa szybkiego wśród dzieci i młodzieży i ty możesz zostać mistrzem 2015 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego oraz Urzędu Miasta w Lubinie.